chłopiec jest chyba z domu dziecka i też jest bardzo chory, chyba zaczyna chorować na stwardnienie rozsiane i to jest jego pomocnik i zwyczajnie po prostu Biedron idąc do mnie do restauracji na spotkanie ze mną, spotkał go i zapytał się, czy chciałabym namalować dla niego pisankę. No więc oboje malowaliśmy pisanki trochę wcześniej, bo jeszcze trochę do świąt zostało, prawie miesiąc. No ale jak widać, na pewno ta pisanka pomoże mu w jego trudnej sytuacji. W Polsce społeczeństwo zaczyna mocno faszyzować i tych brzydkich nie chcemy na ulicy. Byśmy najchętniej schowali, bo jesteśmy takim pięknym, cudownym, wylaszczonym społeczeństwem. Jest to strasznie przykre, ale osoby, które nie są takie, doznają, mi się wydaje, mocnego mobbingu w negatywny sposób. Są niechciane, osoby grube są źle postrzegane, osoby chore. Są, na mnie się patrzy z niesmakiem. W tej chwili przyznać się, że jest się chorym, praktycznie jest równoznaczne z utratą pracy, z utratą poczucia bezpieczeństwa. Naprawdę zaczyna się robić bardzo dziwnie i dlatego Biedroń dla mnie jest osobą, która bez zrobienia kampanii wyborczej, tylko rozmawiając ze wszystkimi, małymi, z dużymi, ze starszymi osobami, mając dla nich po prostu czas i chcąc ich wysłuchać, wygrał w Słupsku, które nie jest zbyt postępowym miastem, wygrał naprawdę wybory w sposób naprawdę tak elegancki, tak niesamowity i za to go podziwiam. I po prostu po wyborach ja do niego napisałam, że mu gratuluję. I ta gratulacja nie pozostała obojętna, zaczęliśmy się widywać, przyjaźnimy się. Mamy chyba oboje wspólne cele, żeby to społeczeństwo się zaczęło kochać, lubić, uśmiechać i wzajemnie pomagać tym najsłabszym i tym, którzy są po prostu najbardziej szykanowani przez naszą mentalność.